trzeba się cały czas pokazywać do gry, wychodzić do jednego, do drugiego i komunikacja. Tak? Komunikacji nie zabrakło. Mówiliście do siebie, graj, jestem. Natomiast czy mówiliście na przykład plecy? Tak. Albo czas? Tak. Też mówiliście? Tak, trochę tak. Na tej stronie tak? Tutaj? Nie. No tak? Czasami. No czasami, no to za każdym razem, kiedy wykonujemy podanie, to możemy powiedzieć plecy, czas, żeby podpowiedzieć koledze, tak? Żeby wiedział, czy może chwilę czekać, czy trzeba szybko grać, okej? Okay? No. Bo była sytuacja, że my stanęliśmy w kwadracie i nie było po co mówić plecy, bo wszyscy biegali do piłki. Wszyscy do piłki. Jak Antek podał mi, to wszyscy do mnie. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wychodzimy, tworzymy tak zwaną przestrzeń, czyli wychodzimy kilka metrów do jednej strony, do drugiej strony, żeby stworzyć linię podania. A wy jak stoicie tak blisko siebie jak teraz, no to jak mogę grać do Maurycego, jak za chwilę niebieski do niego doskoczy? Tak? Trzeba się zawsze pokazać gdzieś dalej. Jeden pokazuje się dalej, drugi pokazuje się. Jesteśmy mobilni, cały czas się poruszamy. Czy to jest jasne? Szybko, Mikołaj. No to niebiescy chyba staliście, naprawdę nie, staliście. Nie, niebiescy biegali do każdego, kto miał piłkę. Właśnie biegali? No. Wiem, i 15? Staliśmy w kwadracie i tak się dobra. Każdy... Okej, okay, dobra, koniec rozmów. Dobra, ja swoje powiedziałem. Słuchajcie, łyk wody, wracamy. Nie.